Co ja robię? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Stare czasy, jak widzicie, mamy wersję beta i 1.6. Dokładnie tak. I co się zmieniło w tej wersji? A to nie za dużo. Zostały dodane trapdory, zostały zmienione pozyskiwanie nasionek, czyli po prostu jest wysoka trawa. Znaczy ja tutaj wysokiej trawy nie mam, bo to jest teren wygenerowany na poprzednich wersjach, więc to mi tam nic nie da. I cóż dzisiaj będziemy robić? Jak widzicie, cały węgiel, jaki miałem, jest tutaj obecnie i nie mam żadnego innego. Będę musiał się wybrać po węgiel, bo naprawdę jest bida. Lecimy sobie w tym momencie. Czekajcie, muszę sobie wziąć na pewno łopatę i chyba jeszcze jedną będę musiał sobie zrobić, albo nawet i dwie. I lecimy sobie do... po piasek, w ten sposób, tak powiem, bo chcę mieć troszeczkę więcej szkła. Już wam mówię, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby zrobić sobie, w ogóle ostatnio grałem na tym serwie chyba na live, tak, to trochę minęło w sumie. Tutaj sobie zrobiliśmy takie zejście, jakby ktoś nie był na live, takie rzeczy. Tutaj zrobiliśmy farmę i właśnie tutaj sobie rośnie moja trzcina. Tu sobie to możemy zebrać, zasadzić sobie to. Mamy tutaj piechrzom, prawda? Pierwszy wheat, tu nawet mamy kolejny, proszę bardzo, bo tu trzeba uważać teraz, jak się chodzi po tych uprawach, bo to dopiero później zostało zmienione. No i nasionka to już ja tu nie odzyskałem, to tak trochę bida, no ale, ale mam dwa wheaty, także super. No, i robiliśmy sobie tam ogrodzenie i chyba tylko tyle, tak naprawdę teraz nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Zaraz wam zaprezentuję tutaj, jak to wygląda. Wygląda to tutaj tak. Jakie mam tryb włączony? Czy ja mam włączony? Czy ja muszę zobaczyć. Easy mam. Okej, czy ja chcę mieć easy, czy ja nie gram na normal przypadkiem? Gramy chyba na normal, więc sobie zostawię na tym normal. Tak, tutaj to, co robiliśmy w odcinku, to widzieliście w ogóle. Czemu to jest różowa owca? Tego nie ogarniam, nie? Dobra, nieważne. Tutaj robiliśmy to i tutaj jest po prostu całe ogrodzenie i robi się kuźwa ciemno. No to nie za fajnie. Musimy sobie wyjść właśnie tutaj. Tutaj mamy takie swoje wyjście, powiedzmy, zrobione i tutaj możemy sobie kopać piasek po prostu, więc sobie zaraz to oczywiście zrobimy, ponieważ potrzebuję troszeczkę piasku, żeby mieć dużo szkła, ponieważ chciałbym tutaj sobie ogarnąć na samym środku tutaj tego mojego jeziorka, że tak powiem, coś ala taką, takie wieże strażnicze połączone na przykład jakimś takim mostkiem i właśnie ten mostek byłby, miałby podłoże, powiedzmy, ze szkła, żeby można było sobie, nie wiem, w dół sobie patrzeć, tak po prostu, for fun, nie? Dlatego też po prostu będę właśnie musiał to się tym po prostu pobawić, tak? I mamy teraz wersję 1.6, w wersji 1.7 zostaną już dodane pistony, więc będzie można się tymi pistonami zacząć, powiedzmy, bawić, ponieważ to wiecie, to tam na świeżo te pistony, to takie wow, szał, w ogóle pamiętam, jak te pistony gdzieś tam zostały dodane kiedyś do Minecrafta, to przecież wszyscy, normalnie wszyscy zaczęli robić te mechanizmy pistonowe i tym podobne. Nie jestem pewien, czy pistony zostały dodane zwykłe tylko, czy od razu sticky piston i nie sticky piston, bo wydaje mi się, że będzie problem ewentualnie ze slime bolami, ponieważ będzie trzeba ewentualnie ogarnąć taki stary sposób, o ile on w ogóle będzie działał teraz na tym Minecrafcie, czyli będzie trzeba znaleźć slime chunki, potem wykopać sobie na przykład na jakimś tam niskim poziomie ich po prostu jakieś takie, wiecie, pomieszczenie czy coś tego typu i tam wtedy te slimy gdzieś tam się mogą respić. Z tego, co pamiętam, tak się mniej więcej to kiedyś robiło. Nie pamiętam, jak to było, znaczy później to było podobnie w sumie, bo się za pomocą jakichś tam programików się oszukiwało te slajmczanki i jakoś tam wtedy można było na te slimy polować. Zobaczcie mi za prawie że zerową energię, ale wróciłem przed chwilą z treningu i powiem wam, że ćwiczenie nad ranem nie jest aż tak efektywne w moim przypadku, bo jestem przyzwyczajony zdecydowanie do treningów bardziej po południu, ale chciałem sobie zrobić pomiar, chciałem sobie odbębnić, powiedzmy, już trening dzisiaj, mieć to, powiedzmy, troszeczkę z głowy, zająć się dzisiaj też nagrywaniem, ale nie wziąłem pod uwagę to, że będę totalnie wywalony przez cały po prostu pozostały, że tak powiem, dzień, no bo jednak, mówię, nie ćwiczę nad ranem, więc no trochę to swoje robię po prostu. Zbierzmy do końca tego staka i będzie ok, bo
Myślę, że więcej szkła za bardzo nie będę potrzebował, zresztą tam ponad stak jeszcze mam w skrzyniach, więc myślę, że na spokojnie. Dwa jeszcze i mamy już, proszę bardzo, mamy 5 staków bodajże, tak, 5 staków, także spoko. Muzyczka Minecraftowa się załączyła, tutaj mamy troszeczkę mało światła na tym mojej ziemi, że tak powiem, będzie trzeba się tym też troszeczkę zająć, tam widzicie w ogóle o zombiach się zdeformował się. No i tutaj chcę zrobić po prostu jedną wieżyczkę, tutaj będzie druga wieżyczka i te wieżyczki będą połączone takim mostkiem, powiedzmy na skos, tak one sobie będą jakoś leciały mniej więcej. Spróbuję się przekimać, może mi się żadna menda nie zrespi. Halo, halo? Proszę, dacie mi się przespać? A dali się przespać, no i elegancko, dobra. Także wrzucimy to sobie oczywiście do piecyków, tych, których przynajmniej, oj, mam 8. Nagle się zrobił jeden węgiel. What the fuck? O co chodzi? Co to za bug? Nie pamiętam takiego buga. Ej, patrzcie, z 8 mi się zrobił jeden węgiel. What? Dobra, czyli daję jeden węgiel, daję stack. Z tego w ogóle wypada pół staka? Co jest grane, ty? Nie rozumiem. Ale o co? Ale o co chodzi? To ja straciłem jeszcze więcej węgla w tym momencie bezsensownie. Czyli tu się niby przepala, nie? Ale patrzcie, miałem 5 staków, a mam teraz 1, 2, 3 i pół staka. A miałem 5 staków. Co to za błędy dziwne, ale dziwne. Nie pamiętam takich błędów, żeby takie rzeczy się działy. O kurde. To ja się będę musiał szybko przenieść na nowszą wersję, jak to takie zbugowane wszystko. Masakra. Ja wiem, że Minecraft miał swoje lepsze i gorsze dni, no ale kurde, bez przesady, żeby aż takie coś. A jak dam tak? W ten sam... Co jest? Czy nie można dać więcej węgla? Tylko jedno i to jedno zostaje w ogóle. To jest najlepsze, nie? A potem już działa, jak się dowali po kolei, ale... Co za dziwne rzeczy. Ty, to ja 5 staków wykopałem tylko po to, żeby mieć z tego... What the... A, było 4, znaczy był 1, dałem 4, jest 4. Dobrze, matematyka Minecrafta. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego, czy to... A nie, to gdzieś wypadło. What? To gdzieś wypadło po prostu. Co jest grane? Jak to dziwnie... Czekaj, bo to może gdzieś wypadło poza w ogóle tutaj mój ten. Ja pitole, ty, nie ogarniam tego. Gdzie jest moja przepalarka? Tu jest moja przepalarka, ale tu już nic nie ma. To jeszcze 7 węgla mi się z tego... O co chodzi? O co chodzi? Jaki dziwny błąd. Naprawdę, ej, grałem na tych wersjach Minecrafta i naprawdę nie pamiętam, żebym miał takie błędy. Ale tak autentycznie, nie? Żeby tak wyrzucało wszystko. I tak część węgla uważam, że została pochłonięta. O. LOL. Czyli musi być przepalane, żeby dopiero potem wrzucić do... Jakie to jest dziwne! Ojejo! Ojejojojojo! Dobra, zostawiam to w ogóle... Znaczy nie, dobra, żeby nie robić sobie już syfu, bo potem się robi syf jeden wielki w tych moich skrzyniach. Tu sobie damy piasek, tu sobie damy to szkło. Bierzemy sobie w takim razie kobla i spróbujemy sobie ogarniać te wieżyczki. Tylko tak, sobie muszę wziąć na pewno... Kilof, ale żelazny sobie wezmę, bo diamentowy ten jeden mam, ale on jest do późniejszego użytku, że tak powiem. Ale dziwne błędy, w ogóle nie ogarniam, co to za błąd dziwny się zrobił, naprawdę. Teraz się nie przepala, ale najpierw wywaliło w ogóle węgiel, wywaliło mi piasek, w ogóle... bez sensu totalnie, siema pająk, gin. Dobra, idziemy sobie tam. Trzeba mniej więcej zobaczyć, dobra, tu sobie trzcinka powoli będzie rosła. Trzeba zobaczyć mniej więcej, jak tutaj będzie wyglądała ta situation tutaj. A, w ogóle taka jedna rzecz, nie? Ponieważ jeżeli chodzi o tą serię, to tak ona zbliża się powoli do końca. Z tego względu, że jakby
Mam tylko parę takich jeszcze odcinków w zanadrzu, które chcę powiedzmy faktycznie zrobić na tych nowszych wersjach, pobawić się niektórymi rzeczami i powiedzmy skończymy sobie tą serię. Chciałbym wtedy, bo już mam nadzieję, że będzie to faktycznie możliwe, chciałbym wtedy rozpocząć serię na moim serwerze, ponieważ trwają prace nad stworzeniem serwera mojego i tym razem będzie to na pewno o wiele lepszy serwer niż to był kiedyś, w sensie kiedyś to była po prostu taka chwilowa zabawa, powiedzmy tym. Wiem, że dużo gdzieś tam osób z was chciało, żebym miał taki serwer po prostu, żebyście mogli gdzieś tam mieć miejsce, gdzie możecie mnie spotkać i pograć i w ogóle i tak dalej. Od razu mówię, że będzie to serwer zarówno premium, jak i non-premium, także nie bójcie się gracze, które nie mają, gracze, którzy nie mają oficjalnego, że tam też, że tak powiem, pełnej wersji gry. Nie bójcie się, że nie będziecie mogli grać czy coś. Będziecie mogli no, spokojnie sobie grać w Minecrafta na moim serwerze, w sensie po prostu na moim serwerze, tak? Na wersji non-premium, także nie bójcie się o to. Zadbałem również właśnie o was, żeby nie było, że tylko gracze premium będą mieli najlepiej. Co do samego startu serwera, to jeszcze niestety nie mogę wam podać konkretnych informacji, bo na obecną chwilę, jak na przykład nagrywam ten odcinek, nie wiem jeszcze konkretnie, kiedy będą jakieś jakiś start. Na razie startu na pewno nie będzie, będzie na pewno na razie test samego serwera, czyli chodzi o test jego wytrzymałości, tak? Po prostu na live'ie gdzieś, ja wam zresztą będę dawał jakieś info i tak dalej, będzie powiedzmy test tego serwera, po prostu jak on tam gdzieś sobie będzie chadział i po prostu otworzymy go dla wszystkich, po prostu wszystkich i wszyscy naraz po prostu będziecie mogli tam jakby wbić, dam wam wtedy IP i tak dalej i to ma na celu oczywiście sprawdzenia jego wytrzymałości na obciążenia, tak? Po prostu, żeby później, jak już wystartujemy faktycznie oficjalnie, żeby nie było problemu z jakimiś tam dużymi lagami, czy coś tego typu rzeczy, także na pewno wtedy będziecie mieli po prostu możliwość wbicia na serwer w celach oczywiście testów. No kurde, ja nie wiem, czy ja na dwie kratki przeskoczę bez sprintu, a przeskoczyłem, dobra. Także będziecie mieli możliwość po prostu przetestowania, że tak powiem, serwera od razu, zanim w ogóle jeszcze tak naprawdę oficjalnie ruszy, co myślę, że jest całkiem spoko rzeczą, ponieważ no będziecie mieli możliwość go zniszczyć, że tak powiem, a wiem, że lubicie niszczyć rzeczy, więc zobaczymy po prostu sobie wtedy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak ten serwer będzie się po prostu zachowywał, jeżeli duża liczba osób po prostu na niego wejdzie. Co do samej tematyki, jeżeli chodzi o to, co będzie na serwerze, jaki to będzie typ serwera, to będzie to typ serwera, przynajmniej na samym początku, na samym sieńkim jego początku, będzie to typ serwera Skyblock, bo nigdy nie miałem takiego serwera, a chciałbym powiedzmy troszeczkę wrócić do serii Skyblocka, ale w takim lepszym wydaniu, tak? Czyli po prostu z jakimiś tam właśnie ulepszeniami, generatorami i tym podobnymi rzeczami, które właśnie gdzieś tam będą na tym serwerze. I na pewno wtedy taką seryjkę gdzieś tam będzie można robić. Dodatkowo seria, która myślę będzie się pojawiała raz na jakiś czas, później jak już powiedzmy serwer będzie sobie śmiało chodził, chcę na pewno ogarnąć serię w stylu, nie wiem, oceniam wasze mapy, nie mapy, tylko oceniam wasze wysepki, powiedzmy, tak? Będziecie mi gdzieś tam dawać swoje, później gdzieś tam wysepki, jak one gdzieś tam wyglądają i ja je po prostu będę oceniał. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, ponieważ na razie robię to tylko w ten sposób, bo to taka podstawka, potem jakoś sobie zrobimy tutaj wejście do tego. Myślę, że to będzie fajna rzecz, ponieważ będziecie mogli zawsze się gdzieś tam pokazać, jak już gdzieś tam będziecie faktycznie grać na tym serwerze, no to będziecie mogli dodatkowo gdzieś tam wziąć, powiedzmy, udział w nie wiem, w jakimś właśnie coś a la konkursie, bo nawet myślę, że będzie można to wtedy pokierować w ten sposób, że na przykład, nie wiem, najlepsza wysepka jakaś tam spośród danego odcinka na przykład wygra, nie wiem, jakąś tam nagrodę, nie? Coś będzie można na pewno tego typu ogarnąć, więc myślę, że dodatkowo gdzieś też takie fajne, motywujące dla was rzeczy będą. Także mówię, co do samego startu, no jeszcze nie wiem totalnie kiedy, co, jak i gdzie. Co do testów,
W najbliższych dniach myślę, że będzie można już faktycznie coś się za to zabrać. Dzisiaj mamy 25, więc myślę, że akurat tak, czekajcie, 25, może w przyszłym tygodniu gdzieś na dniach myślę, że jakieś testy może się uda ogarnąć, tak? Bo tam jeszcze trzeba serwer, powiedzmy, dopiąć prawie, że na ostatni guzik, przynajmniej tak wstępnie, a potem wiadomo, będą testy, będzie poprawienie błędów i tym podobnych, żeby ten serwer mógł sobie ruszyć tak śmiało, śmiało, mam nadzieję, w jak najszybszym czasie. W ogóle tutaj mi wyrzuciło szkło, to też jest ciekawe. Okej, okay, nieważne. Ważne, że coś tam się poprzepalało chociaż. Także jeżeli chodzi po prostu o sam serwer, będzie on po prostu niedługo, będziecie mogli go testować, przetestować jego po prostu wytrzymałość i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Będzie dużo ulepszeń, rank, nie rank, tym podobnych i na pewno niedługo, zaraz po starcie, w miarę niedługo na pewno będzie też dodany tryb, który myślę jeszcze bardziej Was gdzieś tam zainteresuje właśnie, czyli free build po prostu, gdzie będziecie mogli sobie tworzyć swoje gildy i tym podobne. Też prawdopodobnie taką gildię swoją gdzieś tam będę miał dla takich gdzieś tam, wiecie, pro gamerów i w ogóle takich ludzi, którzy gdzieś tam będą mieli te wyższe rangi i tym podobne, nie? No, standardowe, powiedzmy, rzeczy. I z tego też będzie można później jakieś czasami właśnie czy odcineczki, czy live'y gdzieś tam ogarnąć. Dlatego chcę maksymalnie ten serwer właśnie obciążyć na tych testach, żeby zobaczyć po prostu, jak on się będzie zachowywał w momencie, kiedy wejdzie do niego naprawdę duża liczba osób. No i będziemy mogli właśnie wtedy sobie to wszystko przetestować, więc mam nadzieję, że będzie Was na tyle dużo na takich live'ikach po prostu testowych, żebyśmy mogli ten serwer ostro przetestować po prostu, czy on sobie da z Wami radę, bo z Wami dać radę to nie jest taka łatwa rzecz akurat, wiem o tym doskonale, więc zobaczymy po prostu, jak to tak naprawdę wyjdzie i mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. To jest ciekawe, że w ogóle tutaj, aha, okej, okay, czyli jakby to nie znika, tylko to tak dziwnie wyskakuje, że ja tego nie biorę. Nie wiem, co się dzieje z tymi piecykami, bardzo dziwne błędy, ale to doesn't matter w ogóle. Dobra, mamy noc, więc na razie się tutaj tym nie będę zajmował, ale teraz czekajcie. Muszę sobie na pewno wziąć płotek i na pewno musiałbym sobie wziąć... A, nie mam w ogóle nawet drewna na tyle, o kurde. Bo chciałem sobie zrobić drzwiczki, tak żeby móc tam wejść sobie jakby w środek tej wieżyczki. Ale widzę, że to będzie problem. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie po prostu kobla. Weźmiemy sobie troszeczkę szkła jednak jeszcze. I dobra, jedne drzwi będę w stanie sobie zrobić. Bo wiecie co, chcę sobie mniej więcej rozplanować, jak ja chcę zrobić tą moją wieżyczkę. Ona nie będzie jakaś tam super zarąbista pod kątem, nie wiem, jej tam może wyglądu, no nie wiem, nie będę tam jakiś robił, nie wiadomo jakich ulepszeń, ale chcę, żeby miała w miarę nieregularny kształt, jakieś tam może wypustki, kształty inne i tym podobne. Zobaczymy, jak mi to tak naprawdę wyjdzie. No i powiem Wam, że nawet teraz jak na to patrzę, wygląda to spoko, jak tutaj będą właśnie takie dwie wieżyczki połączone jakoś tam fajnie takim coś ala mostkiem czy coś, myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało, ponieważ zawsze tutaj, powiedzmy, mamy w tym momencie totalnie zamkniętą przestrzeń tutaj naszą i można się tutaj jeszcze bawić, tutaj tak naprawdę można coś jeszcze zrobić, jakąś zagrodę dla zwierząt, coś tego typu, troszeczkę ogarnąć tutaj jeszcze ten brzeg i naprawdę może to wyglądać spoko. Ciekawe, czy jestem w stanie doskoczyć. Ho! Bez sprintu jest naprawdę ciężko. I ho! Parkour na alfa Minecraft, czy tam beta, nieważne. Dobra, na razie sobie zrobimy to po prostu tak, bo inaczej nie wskoczę. I teraz tak, jak mamy to tutaj, tutaj musimy to rozwalić, dać tutaj normalnie płotek. I wejście... Właśnie, jakby musiało być wejście, bo tutaj normalnie by było wtedy teren troszeczkę i to by musiało być wejście z jednej i z drugiej strony, powiedzmy tak samo, nie? Czyli powiedzmy trzeba by było zrobić to chyba w ten sposób. Czekajcie, to sobie rozwalimy, zróbmy to sobie w ten sposób i wtedy tutaj... Okay, jak będzie środek, czekajcie, środek będzie tutaj, muszę sobie to ogarnąć, bo nie będę wiedział jak. Dobra, tutaj, teraz tutaj
i tutaj, tak? I to jest wtedy środek, dobra. Czyli powiedzmy, że wejście wtedy będzie gdzieś tutaj. Tu będzie sobie jakieś światełko, tak? Tutaj mamy w ten sposób i tu będzie normalnie drabinka, która nas będzie prowadziła po prostu w górę. Myślę, że tak to można jakoś zrobić. Mamy normalnie wtedy wejście bokiem. I teraz z drugiej strony by trzeba było zrobić ten samo, czyli 4 i potem jakby, że drzwi. Zrobię od razu ten początek, bo ten początek jest najważniejszy, żeby zrobić go tak samo. W sensie odbicie jakby lustrzane, żeby później nie mieć problemu, żeby to wyglądało po prostu tak samo, nie? Czyli tutaj tak samo trzeba zrobić w ten sposób. Okej. Teraz tutaj i tutaj. Tu jest środek chyba, nie? Oj, to nie jest środek. Czekaj. Będzie tutaj i tutaj chyba, tak. Czyli tutaj jeszcze nie i tu będzie środek. Dobra, to by się zgadzało. Tutaj oczywiście damy sobie pochodnie. I mamy wtedy tutaj środek. No, i teraz od tego będziemy sobie budować tutaj w ten sposób, tylko myślę, że wtedy troszeczkę z drewna zbudujemy sobie. I co jakiś czas będzie z kobla taka obwódka. A dookoła tutaj jeszcze myślę wtedy będzie szkło, tak żeby powiedzmy, no tak żeby widzieć coś po prostu, jak sobie będziemy tutaj wchodzić. Dlatego ja bym to sobie jeszcze ogarnął. Czekajcie, którą mamy godzinę? Mamy, o Jezu, już mamy 13 godzinę, ja muszę to zaraz wrzucić, bo mi się to nie zdąży przetworzyć. Dlatego tym się zajmiemy ewentualnie w następnym odcinku już niebawem. Pamiętajcie o tych testach serwera, które po prostu mam nadzieję, że uda się zrobić po prostu w przyszłym tygodniu, żeby było was jak najwięcej, powiedzmy, wtedy osób. Ewentualnie może zrobimy wtedy po prostu tak, że zrobię, nie wiem, live'ik z mapek od widzów, ponieważ wtedy naprawdę was dużo gdzieś tam wbija na tego live'a i w międzyczasie po prostu zrobimy sobie tak nagle test serwera po prostu, tak, bo to chodzi tylko o w miarę krótki test, żeby zebrać informacje, jak to się po prostu wszystko zachowuje, jak wy tam gdzieś tam wejdziecie i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, jak ten serwerek się po prostu rozwinie. I piszcie w ogóle, co sądzicie o tym, pomyślę, bo myślę, że całkiem fajna rzecz, bo jednak mówię, swojego serwerka kiedyś miałem, był on przez chwilę, fajnie mi się jakby na nim tam bawiło i grało i faktycznie można było coś takiego zrobić, tylko wtedy to było nieogarnięte, teraz to będzie na pewno o wiele lepiej ogarnięte, też będzie pewnie jakaś stronka i tym podobne, naprawdę chcemy to zrobić naprawdę profesjonalnie i miejmy nadzieję, że po prostu tak to, a nie inaczej wyjdzie. Tak czy siak, ja się z wami żegnam, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, hej!